Dzień dobry Państwu, nazywam się Joanna Sokuła, jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję w klinice Psychomedic. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o takim zagadnieniu, jakim są problemy psychosomatyczne. Jest to taki rodzaj trudności, objawów, które dotyczą psychiki, jednak z jakichś względów manifestują się poprzez ciało. Nieraz początkiem psychoterapii jest taka sytuacja, w której pacjent doznaje szeregu różnych nieprzyjemnych objawów fizycznych. Na przykład boli go głowa, ma zawroty, omdlenia, ma problemy żołądkowe, biegunki, wymioty, wzdęcia, dostaje różnych wysypek, nie wiem, często się przeziębia. Zazwyczaj jesteśmy bardzo zaniepokojeni tego typu objawami i siłą rzeczy odbywamy szereg wizyt u lekarzy. I może być tak, że nie ma żadnej ewidentnej przyczyny tego typu zaburzeń. Tak, znaczy jakby nie ma przyczyny fizycznej, a objawy nadal są. I są dosyć uciążliwe i nieprzyjemne. Bywa wtedy tak, że pacjent zostaje odesłany do psychologa lub psychoterapeuty, gdyż tego typu symptomy mogą mieć związek z jakimiś konfliktami, problemami psychicznymi, czy z jakąś trudną sytuacją, którą przeżywa, w sobie nie zdaje do końca za bardzo sprawy. No i psycholog lub terapeuta ma takie zadanie, aby pomóc mu zorientować się w sobie, o co chodzi, czemu te objawy się pojawiają, co one mogą znaczyć. Po takim głębszym zastanowieniu się i powiązaniu tego z, nie wiem, z naszą sytuacją, nie wiem, życiową, z przeszłością, może się okazać, że one po prostu znikną, tak? Albo zaczniemy lepiej to rozumieć i nie będą już tak uciążliwe. Czy że inaczej będziemy sobie radzić w sytuacjach trudnych dla siebie, tak? Nie poprzez tego typu reakcję, która jest nieraz uciążliwa, tak? Dezorganizuje nam życie i generalnie jest nieprzyjemna. Jeżeli chodzi o zagadnienie problemów psychosomatycznych, to jest ono dosyć szerokie. Jakby tutaj wchodzą w grę zarówno takie krótkotrwałe reakcje fizyczne, nazwane somatyzacją, gdzie na przykład możemy doznawać różnych nieprzyjemnych uczuć związanych z sytuacją bycia wśród ludzi. Jakieś burczenie w brzuchu wtedy się pojawia. Na przykład jeżeli doznajemy silnej złości, to wtedy pojawia się ból głowy, bardzo, bardzo mocny. W sytuacji związanej z dużym stresem mogą się pojawić wymioty. To może minąć, tak? To może być czasowa reakcja, odwracalna. No, kiedy minie ta trudna sytuacja, już w niej nie będziemy i znajdziemy się w bardziej komfortowych warunkach, no to jakby to przechodzi. Ma charakter czasowy i krótkotrwały. Takim innym nieco rodzajem zaburzeń psychosomatycznych są takie na tle konfliktów, problemów nerwicowych. Tego typu problemy również mogą się manifestować poprzez ciało. Tego typu objawy biorą się stąd, iż jakaś myśl jest do nas, no, w cudzysłowie, nie do pomyślenia. Tak? Jakby coś jest dla nas zbyt trudnego, żeby to jakoś świadomie mieć w głowie, tak? Zbyt nieprzyjemnego. W związku z tym jakby energia psychiczna, tak? Znaczy jakby problemy psychiczne przekładają się na symptomy fizyczne. I tutaj mamy do czynienia jakby z szeregiem takich schorzeń, które są trudne, na przykład, nie wiem, właśnie to mogą być również bóle i zawroty głowy, to mogą być jakieś paraliże, problemy z chodzeniem, hiperwentylacja, tachykardia, u mężczyzn może pojawiać się impotencja. Natomiast one nie uszkadzają naszych narządów, tak? Znaczy jakby pojawia się sam objaw, ale nie jest tak, że jakby nasze ciało choruje z tego powodu, tak? Jakby jest to zupełnie rozłączone. Generalnie tego typu schorzenia mają związek z taką zablokowaną energią popędową, tak? Czyli często jakieś działanie jest zablokowane, tak? My nie możemy czegoś zrobić, coś budzi w nas opór, tak? Który się przekłada na ciało. Jakby przykładem takiej sytuacji może być na przykład takim prostym przykładem. No, załóżmy, nie lubimy jakiegoś członka naszej rodziny, a jesteśmy zobowiązani, żeby mu pomóc. No, budzi to naszą jakąś bardzo silną niechęć, natomiast nie lubimy o sobie myśleć jako na przykład o osobach, które są niepomocne, tak? Czyli że no jak to ja cioci nie pomogę, tak, pomimo tego, że ciocia mnie po prostu denerwuje. Często właśnie takim rozwiązaniem tego konfliktu może być na przykład silny ból pleców, tak? No, że ja zaczynam się czuć do tego stopnia źle,
że właściwie to i tak nie mogę pomóc, tak? No może z tego powodu odmówić. I mogę mieć takie poczucie, że nie zrobiłam tego obrażając czy urażając uczucia cioci. Bo to tak by budziło w nas konflikt i zostało rozwiązane w sposób fizyczny. Ten przykład jest oczywiście bardzo prosty, tak? Więc jakby uproszczeniem to tylko, żeby pokazać mechanizm, jaki za tym stoi. Jakby są też takie schorzenia czy zaburzenia psychosomatyczne, które mają charakter dużo bardziej trwały i dużo bardziej związany z naszym ciałem, dużo bardziej skomplikowany. Tutaj mowa też o właśnie chorobach psychosomatycznych, czyli już takich, w których nie chodzi tylko o funkcję narządu, ale również jakby nasz narząd choruje, tak? Czyli są objawy somatyczne i one są ewidentne. Jeżeli chodzi o takie grupy tych objawów, to na przykład mogą być takie, w których jakby psychika stanowi dominującą i wyłączną rolę, na przykład jadłowstręt psychiczny, czy też niektóre rodzaje otyłości. Są też takie schorzenia, w których psychika jest czynnikiem bardzo istotnym, ale nie wyłącznym. Tutaj na przykład mowa o astmie oskrzelowej, o atopowym zapaleniu skóry, o chorobie wieńcowej, o różnych chorobach naczyniowych. Natomiast są też takie, w których psychika jedynie zaostrza przebieg, tak? Znaczy ma wpływ. My tą chorobę i tak mamy, ale to od tego, jak my się czujemy, no zależy, jak ona będzie przebiegać. Na przykład tutaj jest cukrzyca, goździec pierwotnie przewlekły. To są tego typu schorzenia. Jak dochodzi do tego, że niektóre osoby, tak, niektórzy pacjenci no mają taką generalną skłonność do tego, żeby somatyzować, tak? Czyli żeby te trudności, emocje trudne, konflikty jakby znajdowały swój wyraz w ciele. Ja odnoszę się do takich do teorii psychodynamicznych, które postulują, iż ma to związek z wczesną relacją z naszym pierwotnym opiekunem. Że następuje tutaj zachwianie takiej równowagi pomiędzy psychę a somą. Malutkie dziecko jest taką jakby całością, tak? Ono nie różnicuje tego, co jest psychiczne, a co jest fizyczne. U niego emocje są somatyzowane, czyli na przykład, nie wiem, złość może się przejawiać jako bóle brzuszka, tak? To się wszystko jakoś ze sobą łączy. Różne reakcje, nie wiem, emocjonalne, negatywne znajdują swój wyraz w ciele. I to u dziecka jest naturalne. Natomiast wraz z rozwojem, wraz z troskliwą opieką, ale jednocześnie takim zezwalaniem na coraz większe wyodrębnianie się dziecka od matki, ponieważ dziecko na początku nie wie, tak? Czy gdzie jest ono, gdzie jest mama. Jest jakby jednością z mamą. Natomiast wraz z rozwojem ma się to zmienić. Tak? Dziecko ma się wyodrębnić i wtedy też wyodrębnieniu ulega psychika dziecka. Czyli ono nabywa takiej świadomości tego, co jest u niego psychiczne, a co fizyczne. I to się dzieje w ten sposób, że opiekun nazywa słowami różne stany. To, co on przeżywa. Na przykład, o, widzę, że cię boli brzuszek, albo boli cię tułówka, a oj, coś ci się tutaj przytrafiło, jakaś wysypka. A jesteś chyba zły, tak? A jak ci tutaj zabrałam ten przedmiot, to się zasmuciłeś, albo zezłościłeś. Czyli opisywanie, nadawanie znaczenia temu, co się z dzieckiem dzieje. I ono się uczy wtedy tego, co się z nim dzieje tak naprawdę. Nabywa tą wiedzę o sobie. Nabywa tej świadomości. I staje się odrębną istotą, tak jakby posiadaczem swojego ciała i posiadaczem swojej psychiki. No to się odbywa w korzystny sposób, natomiast może się tak zdarzyć, że ten proces ulega zaburzeniu. Z jakichś względów dla rodzica, no nikt nie jest rodzicem idealnym. Każdy ma jakieś swoje problemy, swoje ograniczenia, trudności, jakąś swoją historię, ale czasami tak bywa, że właśnie ta separacja dziecka jest czymś takim niepokojącym, czy niewłaściwym i rodzic jakoś na nią nie zezwala, tak, w jakimś sensie. No nie pozwala temu dziecku się oddalać od siebie, ponieważ dziecko nieraz robi to w sposób dosyć nieprzyjemny, na przykład bywa agresywne, tak, nie wiem, jakoś bije mamę po twarzy, tak, albo gryzie pieś, albo jest jakieś takie, że no raz przylega, raz nie chce. My nieraz tego typu zachowań nie akceptujemy, tak, taki rodzic nie akceptuje tych zachowań. Nie pozwala dziecku na odrębność i też na takie wykształcanie się jego samowiedzy, tak? Nie traktuje go jako kogoś autonomicznego. Dziecko jakby widząc to, że coś się dzieje, no to czuje, że to jest nie w porządku, tak? Że on robi coś nie w porządku. Jakby jego złość nie jest przyjmowana przez opiekuna.
I na skutek tego złość trafia w ciało, tak jakby no jest cofana, jak po prostu dziecko atakuje swoje własne ciało. I to się dzieje zazwyczaj w sytuacjach związanych właśnie z separacją. Tak? Pacjenci psychosomatyczni nieraz mają taki problem, że kiedy ma dojść do jakiejś, nie wiem, do jakiejś rozłąki z kimś ważnym, tak? Albo oni sobie nawet to wyobrażają, to wtedy jakby ta złość idzie w ciało i następuje zaostrzenie objawów psychosomatycznych. No właśnie dziecko tak robi, ponieważ czuje, że inaczej nie może, nie potrafi. Na skutek tego zaburzenia rozwoju symbioza z mamą jest zastępowana symbiozą z własnym ciałem. Jakby dziecko nie staje się posiadaczem własnego ciała, tylko trochę tak jakby jest tym ciałem. Tak? No, nadal ma takie zamieszanie, co jest psychiczne, co jest fizyczne. Tak? No, jakby wszystko się tutaj miesza. Generalnie pacjenci psychosomatyczni mają taki kłopot, że często nie wiedzą, co czują. Nie są w stanie komunikować się za pomocą słów określających ich uczucia, ponieważ oni sobie nie zdają z tego sprawy. Tak? U nich reaguje ciało, oni komunikują się za pomocą ciała. Na przykład poprzez właśnie burczenie w brzuchu, poprzez bóle głowy, tak? Wzdęcia, różnego rodzaju objawy fizyczne. I zadaniem terapeuty w procesie terapeutycznym jest bardzo uważne wsłuchiwanie się w te objawy, jakby tłumaczenie ich i łączenie ich z tym, co aktualnie na przykład dzieje się w życiu pacjenta. Ponieważ pacjent i tłumaczenie, że na przykład taka sytuacja może wywoływać tak różne w nim uczucia, a u niego się to manifestuje za pomocą właśnie objawów fizycznych. Natomiast pacjentowi nie przychodzi do głowy to, że to mogło wywołać uczucia, tak? I mu się to zupełnie nie łączy. Natomiast terapeuta mamy za zadanie jednak w sposób opiekuńczy, troskliwy i permanentny te połączenia tworzyć, tak? Jakoś uparcie. Jest to nieraz proces długotrwały. I on, terapeuta, odtwarza niejako życie psychiczne, tak? Życie wewnętrzne takiego pacjenta, żeby on zaczął myśleć, aha, to, że na przykład ktoś na mnie nie wiem, krzywo spojrzał albo był dla mnie nieprzyjemny, to spowodowało, że ja się źle poczułem z tego powodu. I było mi smutno, przykro, zamiast od razu na przykład, nie wiem, pójść w ból głowy, tak, albo w jakieś tego rodzaju objawy. Takim też bardzo, bardzo ważną kwestią, czy taką emocją trudną do poczucia szczególnie dla tego typu pacjentów, jest złość. O, złość, jakieś impulsy agresywne. Często pacjentom się w ogóle nie mieści w głowie, tak, że oni się mogą na kogoś złościć, tak, że oni po prostu mogą to zwyczajnie odczuwać. Jest to coś, co budzi bardzo duży niepokój. Tak? Często jest to poparte takim lękiem no, przed utratą, tak, że my kogoś skrzywdzimy, jeżeli będziemy na niego źli, tak, jeżeli to okażemy. I dla pacjentów jest to bardzo niepokojące. Dlatego niezwykle ważne jest to, żeby to uczucie jakoś jednak wnosić, tak, mówić, że ono istnieje. Tak, że pacjent najbardziej ma prawo je przeżywać, nic z tym takiego strasznego. Niektórzy badacze twierdzą, iż że pacjent psychosomatyczny niejako poświęca swoje ciało po to, żeby mieć dobry wewnętrzny obraz rodzica, który go zawiódł. Tak? No ale pacjent jakoś nie chce tego widzieć, tak? Nie chce tego odczuwać. W związku z tym choruje jego ciało. No i tak na zakończenie chciałam powiedzieć, no, że ci z Państwa, którzy się odnajdują w tym, co powiedziałam wcześniej, mogą skorzystać z psychoterapii właśnie psychodynamicznej. Serdecznie zapraszam na konsultację. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.